Czy lubisz czasami pójść na skróty drogą. I ludzie, którzy mają taką umiejętność znajdywania różnych takich sposobików, żeby rozwiązać problem jakimś niestandardowym sposobem, żeby osiągnąć coś szybciej lepiej. Czasami mają opinię ludzi mądrych, sprytnych, chytrych takich. Mm, ktoś może ich podziwiać, ale czy mądre jest chodzenie na skróty. Kto sobie drogę skraca, ten do domu nie wraca. I teraz zastanówmy się nad różnymi sytuacjami w naszym życiu, kiedy mamy tę tendencję skracania sobie drogi. Dlaczego, jeśli ktoś sobie drogę skraca, do domu nie wraca? A więc prosta, taka życiowa, realna sytuacja. Jesteś w górach z przyjaciółmi, chcesz wejść na szczyt, jesteście na urlopie, no i macie mapę, jest wyznaczona trasa i czas, ile Wam to zajmie, żeby dotrzeć na szczyt. No ale oczywiście, jeśli ty jesteś sprytnym, takim chytrym człowiekiem, Zobaczyłeś, że przecież możecie pójść na skróty, tylko że nie bez powodu, ktoś wyznaczył tak, taką trasę, a nie inną, jest to bezpieczna trasa. Jeśli idziesz na skróty w górach, ryzykujesz. Najprawdopodobniej ryzykujesz swoje zdrowie i swoje życie. Krótkie te drogi będą na pewno niebezpieczne, będą szkodliwe. A więc w życiu też mamy takie sytuacje. Chodzi o to, że jeśli chodzi o drogę osiągania pewnych jakiś celów życiowych, rozwiązywania różnych problemów, jest taki zdrowy sposób, a jest też sposób taki na skróty. I, I niestety dzisiaj wszędzie się śpieszymy. Żyjemy w takim społeczeństwie, które się śpieszy ciągle, brakuje czasu i mamy taką tendencję, żeby wszystko otrzymywać szybko. Teraz chcę, daj mi to, bo ja to chcę mieć już teraz. Zobaczcie, w telefonie korzystamy, coraz szybciej otrzymujemy, są spełniane nasze zachcianki, otrzymujemy to, co chcemy. To jest, my dzwonimy do kogo chcemy na planecie, chcemy jakąś informację, otwieramy telefon, już mamy odpowiedź i dokonujemy tam przelewów, podpisujemy umowy, wszystko robimy w telefonie bardzo szybko, i my się przyzwyczailiśmy do tych szybkich, krótkich takich rozwiązań, do skracania sobie drogi. Wydaje się to mądre i praktyczne. Tyle, że bardzo często są tam też jakieś konsekwencje tego, tego skracenia drogi. Zobaczmy na przykład kwestię żywienia. Możesz pójść, masz mało czasu, do baru i zjeść. Zajmie Ci to 15 minut i już jest po obiedzie. Tylko, że to jest skracanie drogi, to jest ryzykowanie swoim życiem. Jeśli cały czas będziesz tak jadł, to co będzie z Twoim żołądkiem i jak Ty będziesz wyglądał po jakimś czasie. A więc, żeby normalnie zjeść posiłek, to trzeba było pójść na, na jakiś targ, wybrać warzywa, nie wiem, owoce, może mięso. Trzeba się trochę znać na tym, żeby dobrze wybrać, co będzie zdrowe, świeże i tak dalej. Później to trzeba przyrządzić umiejętnie, przygotować i taki posiłek najprawdopodobniej będzie bardzo zdrowy, ale to zajmuje mnóstwo czasu i dzisiaj ludziom nie chce się tracić na to czasu. Wybierają wszyscy te szybkie rozwiązania, to jest kracanie drogi. Zobaczcie, jeśli chodzi o dzieci, nam oprócz tego, że są w domu i nas cieszą ich ta obecność, my je kochamy, wychowujemy, no bardzo często w tym wychowaniu zależy nam na tym, żeby był spokój, cisza i, i dzieci grymaszą, potrzebują czegoś i no co, my możemy też im bardzo szybko dać. Dzieci czego potrzebują? Na przykład słodyczy. A co będzie z Twoim dzieckiem, jeśli ono będzie jadło tylko same słodycze? No nie trzeba być geniuszem, że, że to jest bardzo szkodliwe, że ono się nie będzie dobrze rozwijało, że nie ma tam wartości odpowiednich odżywczych, żeby to dziecko rosło. Ono chętnie je słodycze, słodycze kolorowe, które są proponowane, gdzie jest mnóstwo chemii, czym bardziej kolorowe słodycze, tym więcej słodkości tam, bardziej kwaśne, ślina się wydziela, to się fajnie je, ale tam nie ma nic pożytecznego, one są niezdrowe, takie, takie słodycze, a dzieci mogą cały czas jeść i będą spokojne wtedy. Mama daj, mama... Chipsy, słodycze, napoje słodkie, i, i to wszystko, jeśli dzieci się będą tym karmiły, do czego Wy sami, rodzice, doprowadzicie takim podejściem. Jeśli chodzi o karmienie umysłu waszego dziecka, to telefon i komputer jest bardzo podobny do karmienia takim żywienia się słodyczami. To są takie słodycze. Dzieci grają na komputerze w różne gry i się tylko tym zajmują. Wtedy jest cisza w domu. One nic nie potrzebują, tylko dać im ten komputer, tą grę, on będzie grał i grał i grał. Niestety to jest pójście na skróty. To jest bardzo ryzykowne, jeśli chodzi o zdrowie dziecka, o przyszłość, o życie tego, tego człowieka. Dzieci powinny bawić się ze sobą w towarzystwie, spędzać czas na, gdzieś w parku, na powietrzu jakieś uprawiać gry sportowe i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś były różne zabawki, jakieś, jakiś konstruktor, jakieś klocki i to też bardzo rozwijało, i było bardzo pożyteczne dla, dla dzieci w ich rozwoju. Dzisiaj, jeśli dzieci tylko korzystają z jakichś gier komputerowych, dla takiego umysłu i rozwoju umysłowego tego dziecka, to jest to takie jedzenie właśnie słodycy, słodyczy, ciągłe jedzenie słodyczy. No ale teraz przejdźmy do tych dorosłych ludzi, do nas z wami. A więc y, przy rozwiązywaniu różnych sytuacji, przy problemach, też możemy iść na skróty. Mamy y, no, taki system, tak żyjemy, że to wszystko nas obciąża. Jest mnóstwo różnych wydarzeń, stresowych sytuacji. Ludzie wpadają w jakieś depresje albo mają huśtawki nastrojów, czują się czasami parszywie. I wtedy też potrzebne jest jakieś rozwiązanie, żeby poprawić sobie nastrój. I można to zrobić w sposób zdrowy, poprawić sobie nastrój, wyjść z doła, z depresji, poczuć się lepiej, zdobyć takie szczęście, zadowolenie w życiu zdrowym takim sposobem, a można pójść na skróty. Co to są za sposoby pójścia na skróty? No, na przykład niektórzy jedzą dużo, kiedy są w stresowych sytuacjach, zajadają swojego stresa. No jedzenie poprawia nastrój, tym bardziej słodycze, a więc jedzenie słodkich rzeczy. To poprawia nastrój, tylko czy to będzie zdrowe, jak będziesz wyglądał, jak będziesz zajadał swoje problemy w stresowych sytuacjach, będziesz jadł słodycze. To logiczne, do czego to doprowadzi. Są tabletki, działają może nawet wolniej niż słodycze, a, a może i szybciej. 30 minut połykasz tabletkę i czujesz się już dużo lepiej. Ludzie się przyzwyczajają do takich szybkich rozwiązań. Masz stresa, masz doła, czujesz się parszywie. Przyjmujesz tabletkę. Alkohol. Mocny alkohol działa już po kilkudziesięciu sekundach, już tanie wkłania się w krew i trafia do, do, do mózgu, i to bardzo szybki proces, dlatego ludzie bardzo chętnie sięgają, bo wtedy w sekundach czują się źle, parszywie, sekundy mijają, czujesz się lepiej. Papierosy tak działają. Narkotyki, wciągasz do nosa, mijają sekundy, i już jesteś w siódmym niebie. Wszystkie te krótkie i szybkie rozwiązania to jest sposób pójścia na skróty. Yy, oszczędzasz czas, tak? Szybko rozwiązujesz swój problem. Wpadasz nagle w stan euforii, jest ci przyjemnie i z doła wychodzisz i jesteś szczęśliwym człowiekiem. Tylko że to wszystko jest bardzo niezdrowe. Yy, po krótkim czasie, jak przestanie działać ten środek, który ty spożyłeś, wpadniesz w jeszcze gorszy nastrój, w jeszcze większy dół. A wtedy co? Znowu trzeba będzie sięgnąć po coś. I następuje taki cykl przyzwyczajenia, sięgania, regulowania swoich nastrojów, uczuć jakimiś środkami chemicznymi. Jest to bardzo niebezpieczne, doprowadzi do uzależnienia i niestety skończy się makabrycznie. Taki człowiek traci też umiejętność radzenia sobie samemu z problemami. Ponieważ jeśli źle się czujesz, to możesz sobie z tym poradzić, poradzić w sposób taki zdrowy, racjonalny. Tyle, że to zajmuje czasu i potrzebny jest wysiłek. Jeśli źle się czujesz, możesz przeprowadzić całą analizę, poszukać przyczyny, przyczyny, dlaczego ty się źle czujesz. Potrzebna jest jakaś wiedza, może z kimś powinieneś porozmawiać, może po prostu towarzystwa potrzebujesz, a może powinieneś pójść na spacer, na spacer, czytać, zająć się jakimś takim zdrowym relaksem, może sport ci jest potrzebny. To są różne rozwiązania. Może powinieneś zmienić swoje myślenie. To nie jest łatwe, to jest też praca, którą trzeba wykonać, i nie jest to wcale proste zajęcie zmienianie swojego myślenia. A ono prowadzi do tego, że z problematycznej sytuacji stresowej, gdzie pozbawiony jesteś radości życiowej, możesz tą radość odzyskać, jeśli zmienisz swoje myślenie. I to jest zdrowe, podaje się, tyle że to wymaga pracy i czasu. Łatwiej jest pójść na skróty. Tyle że zawsze musimy pamiętać, że drogi na skróty są niebezpieczne, ryzykowne. Ryzykujemy swoje zdrowie, ryzykujemy życiem. Zastanówmy się w różnych sytuacjach życiowych, jak często y, chodzimy na skróty. Czy mamy wręcz przyzwyczajenia chodzenia na skróty? Y, a może lepiej jest wybrać dłuższą drogę, ale zdrowszą.